Cześć! Dzisiaj zaczynamy kopanie na wędzarnik. I przygotujemy to wszystko, dlatego że chcemy mieć wielki wędzarnik, żeby wędzić kiełbaski, boczki. I zaczynamy do roboty. To jest moja praca. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nasz grillowędzarnik. Jeszcze nie ma gotowy, ale prace idą do przodku. Tam będzie grill, palenisko. Tu będzie stół roboczy w tym miejscu. Tu stoi już nasz wędzarnik. Dzisiaj go chcę Wam zaprezentować, jak on wygląda, jak funkcjonuje. Tu mam przygotowane kabelki na oświetlenie. Całość jeszcze będzie obłożona kamieniem górskim. I myślę, że po tym czasie już będzie o niebo lepiej prezentować. Dzisiaj będziemy wędzić łosoś jurajski. Łosoś polski z hodowli z Jury krakowsko-częstochowskiej. O niebo lepszy niż ten norweski. I będziemy wędzić syrki. Całość była przez noc w solance, zarówno łosoś był natarty solą i cukrem, a syrki się moczyły całą noc w solance. Będziemy teraz to osuszać, a potem wędzić. Tak oto prezentuje się nasza wędzarka, którą zrobił nasz znajomy Wojtek. W środku już mamy narychtowane syrki, wstępnie osuszone ręczniczkami papierowymi i naszego łososia jurajskiego. Pojemność wędzarki to jest 320 litrów, także dość sporo się tego zmieści, jakieś 30 kg jakby przeliczyć na kiełbasy czy szynki. Całość sterowano je elektronicznie. Tutaj mamy generator dymu. Do środka wsypuje się wiórki drzewa o określonej granulacji. Olcha, buk,
śliwka, czereśnia. Podpora tu się jest z boku. I pokrętłem reguluje się ilość wytwarzanego dymu. Ale to wam pokażę później, jak osuszymy sad i będziemy zaczynać wędzenie. Odpalone zrębki. Tu mamy olcha buk. I już no, dymek fajnie leci. Teraz ino czekać, aż się wszystko nam fajnie uwędzi. Jakieś 3 godzinki. Zajrzyjmy do środka. Jakieś 1,5 godziny wędzenia. Jak to tu wszystko wygląda? O, serki nabierają koloru. Już są ładne. Żółte się robią. No coś tak samo. I tak oto po 3 godzinach wędzenia mamy taki efekt. Łososie, serki. Doma jeszcze przy świetle pokażę wam, jak to wygląda tak naprawdę, jaki kolor mają, bo niestety kamerka jest ciemno już i nie umie tego tak ująć. I oto efekt naszego dzisiejszego wędzenia. Łosoś jurajski i syrek.